Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Jestem właśnie na dole i słuchajcie, muszę się pochwalić, bo odwiedził mnie dzisiaj Dana kurier z taką cudowną i wspaniałą niespodzianką. Naprawdę się nie spodziewałam i muszę się pochwalić. Zobaczcie, jaki mam piękny bukiet kwiatów. Dostałam go od Ady, od mojej upline, z okazji tego, że... ciemno. Z okazji tego, nie wiem, czy się wam już chwaliłam, czy nie, ale zostałam district managerem w Arbon, więc awansowałam, także jestem z siebie bardzo dumna i no i najwyraźniej moja Ada również, także przesłała mi taki oto bukiet, co jest naprawdę strasznie miłe. Taka niespodzianka, naprawdę nie spodziewałam się tego, strasznie to było miłe, także stwierdziłam, że się wam pochwalę. Bo są naprawdę prześliczne i to są moje kolory, takie, które najbardziej uwielbiam. Fiolet, róż, biel, zieleń, no przepięknie to wszystko wygląda. Także dzisiaj mamy na dworze przecudowny dzień, jest naprawdę super ciepło. Ja niestety połowę dzisiejszego poranka spędziłam na segregacji prania, robieniu prania, więc teraz już się ubrałam i zaczynam normalnie funkcjonować, no ale po prostu nie mogę się nadziwić, napatrzeć na ten bukiet, bo jest po prostu prześliczny. Również kurier przyniósł przed chwilą moją przesyłkę z West Winga, którą zamawiałam jakiś czas temu, to były trawy. Tak, tutaj widzicie, karton już jest, mąż przyniósł mi do góry, ale ja jeszcze nie otworzyłam, więc stwierdziłam, że możemy otworzyć razem. Ups. I co takiego jeszcze mam? No mam kilka przesyłek, więc stwierdziłam, że może wam pokażę, co takiego mam. Ups, uruchomiłam odkurzacz. Zaniesiemy cię do garderoby i zobaczymy, jak te trawy, bo trochę się boję, bo po tym, jak ostatnio dostałam tą ławkę trochę uszkodzoną, to mam takiego stresa, bo wcześniej, na samym początku to było tak, jak odbierałam w ogóle przesyłki, to zawsze coś przyszło uszkodzonego. I niestety taka procedura zwrotów była i w ogóle reklamacji, że trzeba zrobić zdjęcie kartonu, czy nie jest uszkodzony, potem to trzeba wysłać, potem oni to akceptują, bądź też nie. I prawda jest taka, że jeżeli mamy do czynienia nie do końca z takimi dużymi, albo może niedużymi, rzetelnymi firmami, no to oni po prostu mówią, że trzeba było otworzyć przy kurierze, spisać protokół i tak dalej, wiecie, no. No ale mniejsza o to, zobaczmy, czy te trawy nie przyszły uszkodzone. Bo jeżeli chodzi o Westwing, to wiem, że oni nie mają najmniejszych problemów ze zwrotami. Jeżeli coś przyjdzie uszkodzone, to nie trzeba, wiecie, kombinować z jakimiś protokołami i tak dalej, bo... O, pióreczka są w pyłku. Co? One są szare? Ale numer, chociaż teraz ładnie wyglądałyby do mojej sukienki. To jest trawa pampasowa. W sumie nawet nie wiem, gdzie ja bym chciała ją położyć, ale zawsze mi się ona podobała. Powiem szczerze, że jak zamawiałam, to nie sądziłam, że jest to sztuczna trawa. Myślałam, że jest to prawdziwa trawa. I nie wiem, czy ją zachowam, bo mam wrażenie, że wygląda jak miotełka do kurzu. Czekajcie, zaraz ją zobaczymy. I nie mam nigdzie szarych wnętrz, więc... Tutaj niestety chyba jednak zdjęcie w internecie było przekłamane, bo ja bym w życiu nie zamówiła szarej trawy. No, po co mi szara trawa? Albo po prostu wysłali mi inną. Wiecie co, muszę naprawdę wejść na stronę i zobaczyć. Komplet 6 dekoracji gris. Ona nie była zbyt... To nie było zbyt drogie, aczkolwiek też nie było tanie, bo za cały komplet zapłaciłam chyba 130 zł. No wiadomo, to jest przesyłka. No słuchajcie, no... Powiem szczerze, wygląda jak dużo ładniej zrobiona miotełka do kurzu, więc... więc nie, jeżeli chodzi o trawy, takie pampasowe, to bym wolała, żeby to było naturalne, a nie sztuczne. Także niestety, tak się cieszyłam na tą dostawę, także... O ile te trawy wyglądają całkiem uroczo, może gdyby była beżowa, to może bym ją zostawiła, ale szara niestety wraca z powrotem. Całe szczęście, że na West Wing można bez problemu zwracać, więc sobie później stale zwrot, bo jednak to nie jest moja para kaloszy. Mam jeszcze jedną przesyłkę. Tutaj chyba
będzie lepiej widać. I słuchajcie, mam jeszcze jedną przesyłkę od firmy CeraVe. Ja przyznam się szczerze, że wcześniej jeszcze tych produktów nie używałam. Natomiast często ona była spotykana w Stanach Zjednoczonych i mam wrażenie, że jest to taka firma bardziej apteczna, gdzie to są takie dermokosmetyki. Jest tutaj liścik. Cześć Beato, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie jeszcze bardziej troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz bliskich nam osób. Wiemy, jak ważne jest, aby w trudnych momentach okazywać sobie wsparcie, dlatego przesyłamy Ci produkty CeraVe, które pomogą zadbać o skórę Twoją i Twojej rodziny w tym wymagającym dla niej okresie. Ze względu na częste mycie i dezynfekcję Twoja skóra jest sucha i szorstka. Nasze produkty nawilżają i wspierają odbudowę jej naturalnej bariery ochronnej, ponieważ zawierają trzy kluczowe ceramidy, kwas hialuronowy oraz technologię MVE, która polega na stopniowym uwalnianiu nawilżenia przez cały dzień. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zostańmy w domu i wspierajmy się wzajemnie. Jesteśmy całym sercem z Tobą, a jeśli masz jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu na Facebooku lub Instagramie. Zespół CeraVe. Ale to jest miłe, słuchajcie, naprawdę bardzo miłe. Dziękuję ślicznie firmie. I zaraz zobaczymy, co tutaj takiego jest. Z tego, co wywnioskowałam z tego listu, to są to kosmetyki, których również mogą używać moje dzieci, co mnie bardzo cieszy. Jest tutaj emulsja nawilżająca dla skóry suchej i bardzo suchej. Co dla mnie jest kluczowe, słuchajcie, jak mam balsamy, co uwielbiam. Może to się wydawać śmieszne, ale ja muszę mieć pompkę. Jak jest pompka, no to po prostu już jestem kupiona. No i przede wszystkim ta pojemność, taka amerykańska, wiecie, to jest duża pojemność. Nie szkoda nam tego produktu po prostu pompować sobie wieczorem albo rano na skórę, czy wysmarować dzieci, czy na przykład, żeby dzieci sobie same brały. Więc spróbujemy ją zdecydowanie. Dla cery suchej. I co mi się bardzo podoba, również jest bezzapachowa, więc mega fajnie. Super, zaraz zobaczymy. Bezzapachowe, fajne. Nie zastawia takiego filmu na skórze, więc bardzo się cieszę, dziękuję, będziemy testować. Drugi produkt również z tą pompką, oczyszczający żel do mycia dla skóry normalnej i tłustej, oczyszcza i usuwa nadmiar sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry twarzy i ciała, czyli do twarzy i do ciała, o! I również jest bezzapachowy, duża pompka, duże opakowanie, bardzo fajne. Regenerujący krem do rąk, to mi się mega przyda, ponieważ teraz moje dłonie są w fatalnym stanie, chociaż tak naprawdę u mnie zawsze tak było, ja po prostu bardzo często myję ręce, dużo robię w domu, dużo robię w ogrodzie i potrzebuję naprawdę silnych kremów do rąk, więc na pewno go wykorzystam. Bardzo podoba mi się fakt, że one są bezzapachowe, ponieważ niekiedy, no nie mamy ochot, ponieważ niekiedy na przykład użylibyśmy jakiegoś, nie wiem, balsamu, ale na przykład on jest o jakimś tam zapachu, a na przykład nie pasuje nam do perfum, które dzisiaj mamy na sobie, albo na przykład do nastroju nam nie pasuje, więc osobiście bardzo cenię sobie produkty bezzapachowe. I ostatnia rzecz, mam tutaj nawilżający balsam. A słuchajcie, to nie jest to samo? Aha, tu jest nawilżająca emulsja, a tutaj jest nawilżający balsam dla skóry suchej i bardzo suchej, bezzapachowy. I takie oto duże opakowanie. Także to, co przyszło dzisiaj do mnie od kuriera, a nie jeszcze, słuchajcie. Mam jeszcze przesyłkę Zalando, ale wydaje mi się, że to później z Wami odpakuję, bo teraz lecę na ogród, dzieciaki mnie wołają, będziemy robić grilla. Ja właśnie nałożyłam swoją pielęgnację, musiałam nałożyć filtr 20, wydaje mi się, że on wystarczy. Jeszcze będzie do tego CC cream również z filtrem 20, więc tyle wystarczy, ale słuchajcie, na dworze to jest po prostu cudownie, pogoda jest, no iście, wiosenno-letnia. Pogoda jest prawie że letnia, słuchajcie, jest chyba już 17 stopni, a jest dopiero poranek, więc super, na pewno zapowiada się mega cieplutki i fajny dzionek, także bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że też będzie taki weekend, bo dzisiaj mamy piąteczek. Ja właśnie się ogarniam. Wczoraj to po prostu miałam taki dzień typowo na pranie. Nie wychodziłam praktycznie z domu, musiałam to ogarnąć, bo
kilka dni sobie odłożyłam to na później i uzbierałam się po prostu taka kupa, że praktycznie cały dzień siedziałam i to ogarniałam. Więc nie było łatwo, natomiast dzisiaj zaplanowałam sobie nagranie filmu, więc mam nadzieję, że mi się uda. Muszę zrobić jakiś mocniejszy makijaż. No właśnie, powinnam jakiś taki make-up zrobić, a nie CC cream. Więc może pomieszam sobie CC cream z podkładem, żeby było większe krycie. Taki jest plan. Kilka przesyłek przyszło, przyszły nasiona, więc mam nadzieję jutro sobie posadzić do doniczek, zrobić sobie taką donicę z ziołami, taką zieloną, tuż przy oknie, żeby ona była na tarasie, żeby nie trzeba było chodzić na ogródek i po prostu sobie sięgać na przykład po jakiś tymianek, po rozmaryn, po koperek może nie, po pietruszkę, żeby to po prostu było na wierzchu. Ojejku, słyszę, jak psy szczekają. Pewnie jeden jest za płotem, drugi biega wzdłuż płotu i się tak ganiają. Także jeżeli słyszycie szczekające psy, to oni tak się bawią. Także zamierzam właśnie sobie taką donicę posiać. Tak jak wcześniej was się pytałam na Instagramie, kolendra mi po prostu szybko pada. Oczywiście ja mam tylko tą kupną sklepową. I po prostu większość z was mi napisała, że najlepiej po prostu będzie wysiać samemu. Więc tak zamierzam zrobić. Także plan na weekend jest taki, że po prostu będziemy siedzieć w ogrodzie i robić, a później może jakiś grillek, może jakieś małe barbecue czy ognisko. Będziemy się cieszyć i korzystać z ogrodu i nie będziemy raczej wychodzić nigdzie, chociaż nie ukrywam, że strasznie mi się chce pojechać nad morze. Jakoś nie wiem, może dlatego, że człowiek nie może. Znaczy teraz już można, tak? Bo otworzyli chyba już parki, nad morze można wyjść, sobie pospacerować, więc nie wiem, może jak znajdziemy jakaś chwita, to namówię męża i pojedziemy sobie w weekend nad morze pospacerować. Ale zobaczymy. Natomiast na sobotę to oczywiście wiadomo, będziemy pranie robić standardowo, później pójdziemy na ogród, ja właśnie chcę tę donicę posiać i jeszcze na przykład kupiłam łubin, mam trochę łubinu w ogrodzie i chcę go trochę dosiać, bo lubię taki wiejski, taki sielski klimat przy takim białym płotku, jak to wygląda, no pięknie. W tym roku w ogóle bardzo ładnie widzę, że piwonie idą i słuchajcie, ja mam taki problem w ogrodzie, że mszyca włazi mi na wszystko. Jeżeli za późno zareaguję, to po prostu wszystko mi umiera i na przykład w zeszłym roku jabłoń mi nie owocowała, bo po prostu za późno popsikałam i mszyce spowodowały to, że te kwiatki opadły. No słuchajcie, dramat. I w tym roku widziałam też, że kupiłam kalinę. Nie wiem, czy pokazywałam wam. Chyba wam pokazywałam. A może i nie. W każdym razie, jak wyjdę na ogród, to wam pokażę przepiękną kalinę. Ona tak cudownie pachnie. I słuchajcie, dwa dni później, jak ona tutaj trafiła ze szkółki, to po prostu już była cała w mszycy. Jezu, jak się wystraszyłam. Wystraszyłam się potwornie, szybko pobiegłam i spryskałam ją preparatem na mszyce i widzę, że odżywa. Przede wszystkim, dlaczego lubię tak kalinę? Bo ma przepiękne, białe kwiaty, które ja uwielbiam. A dodatkowo, co jest dla mnie jednym z najważniejszych atutów, to ten zapach. Wow, ona po prostu pachnie obłędnie. Uwielbiam, przesunęłam sobie fotel. Generalnie planuję ją wsadzić do gruntu. Ale przez to, że ona teraz kwitnie, to te kwiaty są tak pięknie pachną, więc sobie wsadziłam ją do donicy. Obok mam fotel i sobie jak czasami usiądę na chwilkę, to się rozkoszuję jej zapachem. Natomiast docelowo będę chciała się wsadzić właśnie gdzieś, myślę sobie, przy tarasie, żeby po prostu cieszyć się z tego zapachu. Także no, w każdym razie powstrzymałam tą zarazę, mam nadzieję, myślę sobie, że będę musiała jeszcze popsikać jeszcze raz, bo to jest słabe. Także jak ja wam kiedyś mówiłam, że myślałam, przeprowadzę się na wieś, będę miała wszystko ekologiczne, prawda jest taka, że jak robiłam ekologiczne opryskiwania, czy to jakimś czosnkiem, czy to mlekiem, czy to pokrzywami, no naprawdę jest wiele sposobów, no to prawda jest taka, że ta mszyca wracała. Więc niestety muszę zastosować środki chemiczne i dopiero wtedy jest w stanie mi coś przeżyć, bo jeżeli tego nie zrobię, to słuchajcie, cały ogród, wszystko mi pada, po prostu wszystko po kolei. Azalia też mi nie zakwitła w zeszłym roku, już był taki suchar, że myślałam w ogóle, że nie przetrwa, ale w tym roku widzę, że ona powoli odżywa. No po prostu dramat jest, dramat. Nie wiem, dlaczego mi jest tyle tej mszycy, z kim rozmawiam, to nie mają takich problemów. Nie wiem dlaczego, no ale to jest smutne, bo muszę naprawdę pilnować i muszę po prostu pryskać, bo inaczej nic mi nie przetrwa, co mnie bardzo i to bardzo smuci. No ale takie są realia.
Dobra, troszeczkę sobie przypudruję okolice pod okiem, żeby ten korektor mi się nie osadzał. I tutaj jeszcze w linii uśmiechu. Delikatnie nosek. Dobra. Czym mi się tu zająć? Dobra, może oczy. Jak nie podkreślę oka kreską, to po prostu mam wrażenie, że tych oczu w ogóle nie mam. Nie wiem, czy tam widzicie mnie? Ja tutaj sobie używam do tego cienia i taki cieniutki pędzelek skośny. I podkreślam po prostu sobie linię rzęs. No i wtedy to oko jakoś wygląda, bo tak to u mnie masakra. Mimo, że są dość długie te rzęsy, to one są dość jasne. Wbrew pozorom, a niby mam ciemne włosy. I nic nie widać. Ostatnio zaczęłam znowu używać tej odżywki do rzęs, bo efekt po prostu był spektakularny. No i teraz zaczęłam na nowo, bo mam wrażenie, że te rzęsy są tak jasne i że ich w ogóle nie widać, więc może to troszeczkę poprawi. Dobra, zrobimy taką linię. Także dzisiaj będę musiała zrobić troszeczkę mocniejszy makijaż, żeby coś było widać. Tym bardziej jak jest mocne światło, jak tak właśnie słońce świeci i ja nagrywam, to w ogóle tego makijażu nie widać. I czasami wyglądają w ogóle oczy nie miała, więc będę musiała się troszeczkę mocniej podmalować. Także ten makijaż, który widzicie w ogóle w kamerze, na filmikach, na jakichś vlogach, jeżeli on jest widoczny, no to znaczy, że on jest troszeczkę mocniej wykonany niż w rzeczywistości. Więc czasami ludzie się mylą, bo myślą sobie, o, że masz taki naturalny makijaż, ale prawda jest taka, że on na przykład w kamerze wygląda naturalnie, a na żywo człowiek by sobie pomyślał, że jest zbyt mocny. No i później właśnie się okazuje, że w rzeczywistości ten makijaż po prostu musi być troszkę mocniejszy, żeby on był widoczny, bo właśnie światło sprawia, że jeżeli zrobię sobie taki delikatny, mega ultra delikatny makijaż, który tak naprawdę robię teraz na co dzień, no to on w kamerze będzie totalnie niewidoczny, totalnie. Właśnie skończyłam, 3 godziny nagrywałam, jestem padnięta, zmęczona i jutro wiem, że czeka mnie cały dzień edytowania, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale po prostu przez to, że zaczął padać deszcz, to człowiek po prostu nie czuje się winny, że siedzi w domu, bo jakoś cały czas mnie ciągnęło na ogród, to muszę zrobić, tu muszę powyrywać chwasty, to coś tam przygotować i tak dalej. I w związku z tym ja całymi dniami siedziałam w ogrodzie. No bo wiecie, szkoda było pogody, chciałam, żeby dzieciaczki się też wybiegały i pobawiły. A dzisiaj po prostu mnie wzięło na nagrywanie i jestem bardzo zadowolona. Czasami wiecie co, no cały czas zmagam się z tą garderobą, ona jest nieskończona. I tak mi zależy na tym, żeby mieć po prostu wszystko perfekcyjnie, żeby było wszystko przyszykowane do nagrywania. No ale wiem, że tak się nie da. No u mnie się to wszystko przedłuża. Poza tym w związku z tą całą sytuacją będzie się to przedłużało. No ale trzeba sobie jakoś radzić i wydaje mi się, że setup, który teraz tutaj będzie, jest idealny. Jeżeli w ogóle śledzicie mój kanał, no to widziałyście już ten filmik. Więc ja, słuchajcie, ostatecznie tą ławeczkę z West Wing spakowałam. Właśnie oczekuję na kuriera. Kurczę, ten w tle, ten statyw brzydko wygląda. Trzeba go gdzieś schować, złożyć. Także ławeczka oczekuje na kuriera, na zabranie i ostatecznie zostawiłam, słuchajcie, tutaj tą ławkę z sypialni, bo ona jest po prostu idealna, ona jest tak pięknie wykonana, ona jest tak piękna, że kiedy tylko tutaj ją przyniosłam, tak po prostu na chwilę, żeby sprawdzić, to jest właśnie coś, czego szukałam w sumie, co już miałam w sumie, zobaczcie, w domu. Więc cały ten mój setup do nagrań jest po prostu tutaj idealny. Ta ławeczka wygląda przepięknie wraz z tym moim kocem, który mam od zeszłego roku. To jest koc wełniany od filmu Resort Living. On po prostu pasuje wszędzie do wszystkich moich pomieszczeń, co mnie bardzo cieszy, bo zobaczcie, większość moich mebli, no odwrotnie postawiłam, większość moich mebli, które mam, to one po prostu, gdzie z nimi nie powędruję, to one pasują, więc z tego się bardzo cieszę. Także nic nie będę już tutaj więcej kombinowała. Tutaj ten setup się nie zmieni. Oczywiście, jeżeli tylko to wszystko minie, to stolarz przyjdzie i podokańczy jakieś tam szlify, poprzymocują listwę, która odpada, jakieś tam pierdółki, ale tutaj ten setup się nie zmieni i mi się to bardzo podoba. Jestem ostatecznie bardzo zadowolona. Miał tutaj być dywan pod spodem,
ale ta ławka, ona sama w sobie nadaje takiej przytulności, że nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Także jestem bardzo szczęśliwa i to natchnęło mnie po prostu w końcu do nagrywania. Także no, mam nadzieję, że już w końcu te pozostałe elementy będą gotowe i będę mogła tworzyć więcej tych filmów ze stylizacjami, bo powiem Wam szczerze, że chyba one najwięcej radości mi dają. W momencie, kiedy ja zaczynam wymyślać, bo tak naprawdę większość tych stylizacji ja wymyślam w biegu, tak po prostu najdzie mnie w trakcie nagrywania i potem się okazuje, że te stylizacje są bardzo trafione, bo tak jak wiecie i tak jak właśnie mówiłam w tym filmie, ja staram się budować bazę po prostu z takich rzeczy ponadczasowych, klasyków i co byśmy tak na dobrą sprawę nie założyły, to one zawsze będą ze sobą świetnie wyglądać. Więc mając takie miejsce tutaj, strasznie mnie to inspiruje właśnie do tworzenia takich stylizacji, z czego się bardzo cieszę. No i mam nadzieję, że w końcu po prostu będę mogła nagrywać, nie zastanawiając się nad tym, czy to mogę tutaj postawić, nie kombinując z setupem, wiecie, przestawiając jakieś tam mebli, bo tak naprawdę budując tą garderobę, to na tym mi zależało, żeby to było takie miejsce do nagrań, żebym po prostu mogła wyjąć wieszak, kamerę i zacząć nagrywać. Także jestem naprawdę zadowolona, że właśnie takie filmy sprawiają mi bardzo dużo satysfakcji i mam wrażenie, że jednak większość z Was trafiła na mój kanał właśnie przez takie filmy stylizacyjne. Także strasznie mi dzisiaj zainspirowało, natchnęło to wszystko. Mam nadzieję, że ten film w ogóle wyjdzie fajnie, bo się namęczyłam. Oczywiście przede mną jeszcze długi dzień montowania tego, ale to już jest inna sprawa. Także a tak stwierdziłam, że się odezwę i Wam opowiem o tym. Rozmawiałam z kamieniarzem, więc będę miała blat po majówce, więc kolejne jakieś tam etapy do przodu, także bardzo się z tego cieszę. A w związku z tym deszczem to po prostu jestem w domu, więc teraz tak na dobrą sprawę muszę to wszystko posprzątać. I jak już będę miała ten wieszak tutaj, to po prostu nie będę musiała z tym tańcować. Ale, no, ale mam nadzieję, że faktycznie będzie to takie wymarzone i wyśnione miejsce. Także zobaczcie, ta ławeczka pasuje idealnie z tym krzesełkiem. Jest to inna tkanina, bo mam wrażenie, że ten welur jest po prostu bardziej elegancki. A mi zależy na takim troszeczkę takim rustykalnym klimacie, żeby tutaj wprowadzić, żeby po prostu było ciepło, bo jak wiecie, ja mieszkam na wsi, ja nie mieszkam w mieście, więc nie chcę też mieć takiej elegancji, nie chcę, żeby to było jakoś tam super, wiecie, glamour, tylko zależy mi na tym, żeby to był taki troszeczkę wiejski, sielski klimat. Więc kilka takich elementów właśnie ciepłych, ocieplających to wnętrze na pewno się przyda, więc ta ławka spełni oczywiście takie zadanie. Pewnie będę chciała wprowadzić troszeczkę wikliny, żeby właśnie ocieplić to takie surowe pomieszczenie. No i na pewno przydadzą się kwiaty. Także jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj nagrałam ten film, bo wydaje mi się, że on mnie tak naprawdę zainspirował. Poczułam się w końcu, że robię to, co lubię, a nie zajmuję się, wiecie, sprzątaniem, odkurzaniem, gotowaniem i tym wszystkim naraz, więc bardzo się cieszę, jeżeli oglądacie tak licznie moje filmy i każda subskrypcja dla mnie znaczy naprawdę bardzo dużo, także bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Naprawdę znaczy to bardzo wiele i bardzo jest to motywujące do pracy, jeżeli widzę, że po prostu filmy Wam się podobają, że czerpiecie inspiracje z moich pomysłów. No naprawdę miód na moje serce, także dzięki bardzo, że jesteście. Jest już wieczór, dzieciaki się właśnie kąpią i ja nie mogłam się oprzeć swojej nowej lekturze, bo właśnie przyszły książki, które zamówiłam i między innymi mam tutaj Małe kobietki. Powiem szczerze, że ten tytuł będzie mi się zawsze kojarzył z Przyjaciółmi. Kto ogląda serial Przyjaciele, to wie, o czym mówię. W każdym razie zaczęłam już i mam nadzieję dzisiaj sobie poczytać w łóżku, kiedy dzieci już pójdą spać na spokojnie. Zamówiłam jeszcze drugą książkę Agnieszki Maciąg. Agnieszki Maciąg, której również nigdy jeszcze wcześniej nie czytałam, ale bardzo dużo pozytywnych recenzji słyszałam na ten temat, więc to jest moja druga książka, a teraz zanurzam się w Małych kobietkach. No może nie do końca, poczekam tylko... Jaka to jest książka? Ja się nazywam. Małe kobietki. Poczekam, aż ty, mała kobietko, pójdziesz spać i będę mogła sobie na spokojnie poczytać. Włączę sobie swój dyfuzor zapachowy, dodam olejek lawendowy, żeby się zrelaksować.
coś do picia, może jakaś ziołowa herbatka, a może Calm? Może ten Inner Calm, ten nowy suplement, który pomaga się uspokoić i zrelaksować przed snem. Zastanowię się, ale już się tego nie mogę doczekać, także zaraz tylko dzieciaczki położę spać, make-up zmywam i lecę do łóżeczka ze swoją nową lekturą. Nie ma nic przyjemniejszego od zapachu świeżych książek, prawda? Powąchaj. Uwielbiam zapach nowych książek, także taki będzie przyjemny wieczorek. Pani idzie spać? Gdzie? Nie. Do spania. Ja się zamiesz. Do spania, gwiazda. Without a sign.